Rower torowy posiada uboższe wyposażenie niż od roweru szosowego. Rama różni się tym, że jest bardziej sztorcowa, to znaczy krótsza w rowerze torowym od roweru szosowego. Rower torowy nie posiada hamulcy, przerzutek, nie posiada wolnego koła, natomiast posiada z tyłu pojedynczy tryb, tak zwany ostry. No już się bałem, że za... O cholera, drewniana obręcz? Cześć, drewnianko. Siema. Siemano. Zobacz sobie. Co tu jest napisane? Tak, rekord świata w jeździe godzinnej. I to jest obręcz od tego roweru. To jest obręcz od zabytkowego Cinelli. Kim jest Kamil Błach? No i co to jest Velo Warso? Velo Warso to jest serwis rowerowy. Serwis rowerów wyścigowych. A w związku z tym, że serwis rowerów wyścigowych, to też i serwis zabytkowych rowerów wyścigowych. Velo Classic Poland, bo to jest nasza druga działalność. Jest to Muzeum Kolarstwa Polskiego. Nasza działalność opiera się na kolekcjonowaniu zabytków kolarstwa polskiego, pamiątek, pucharów, robienia wystaw, tworzenia muzeum. Bo to jest odcinek, do którego podchodzę zupełnie inaczej, bo to, co widzicie wy, widzę ja. A ja widzę ten rower pierwszy raz w życiu. Kamil, opowiedz nam o tym rowerze. To jest Cinelli Speciale Corsa Pista z 1968 roku. Dosyć długą historię ma ten sprzęt. Generalnie rowery Cinelli w tamtych czasach uchodziły za najlepsze, najsztywniejsze ramy sprinterskie torowe. Czyli temat dla ciebie. Ciekawostek. W 1968 roku Ole Ritter ustanowił rekord w jeździe godzinnej na torze, na takiej ramie Cinelli. To nie jest rama Ole Rittera, to jest rama, która pochodzi z kadry narodowej. Nie jestem w stanie ci powiedzieć, kto dokładnie na niej jeździł. Na pewno nie jedno znane nazwisko siedziało na tej ramie. To jest rama z 1968 roku, tak. A wiesz, w którym roku była w kadrze? Wydaje mi się, że ona musiała być w kadrze jakoś maksymalnie do 1975 roku. Bo później nasz przyjaciel tą ramę dostał i użytkował ją na treningach na RKS Orle na betonowym torze na Dynasach. Tam jeździł po tym betonowym torze, aż do momentu, kiedy nasz przyjaciel, zawodnik, wyprowadził się z kraju. Później ten rower był użytkowany przez juniorów. Na koniec smutna, może i niekoniecznie smutna, bo finał nie jest smutny. Historia, rower gdzieś tam wylądował na śmietniku. W strasznie opłakanym stanie wrócił do nas. Poddaliśmy go renowacji, złożyłem ten rower na nowo. Nakleiłem szczyteczki, jest wszystko wypolerowane. No i mam nadzieję, że niedługo będzie huczał na deskach velodromu. Klasyczne Cinelli znalezione na śmietniku. Oglądałeś nasz drugi odcinek, kiedy odwiedziliśmy chłopaków z cechu? Tak. Czy to jest taka sama rama jak ta biała, która jest u nich w rogu? Powiem ci tak. Tamta rama, która jest biała w rogu, jest nawiązaniem do tej ramy. No, ale tamta, tamta jest dużo nowsza. Tak, jasne. Tamta rama Cinelli ma już logówki z tym skrzydlatym C, czyli jest po 78 roku, bo do 78 roku firma Cinelli była w rękach pana Cino Cinelli i logotyp wyglądał tak jak tutaj ta główeczka. Przepiękna blaszka. W 78 roku pan Antonio Colombo przejął większość udziałów w firmie Cinelli i połączył ją razem z drugą swoją marką, czyli z Columbusem. Odświeżyli logotyp. Z ciekawostek to skrzydlate C jest zaprojektowane przez tego samego gościa, który zaprojektował logo dla Prady. Więc to jest top włoskiego designu. Ale do rzeczy. To jest prawdziwe Cinelli, czyli z czasów, gdy pan Cino Cinelli władał firmą. Firma mieściła się w Mediolanie. No i produkowała jedne z najlepszych ram na świecie. Olimpiada w Rzymie, kadra włoska, później kadra polska, dużo triumfów. Akurat w przypadku polskiej kadry narodowej najwięcej triumfów święcili tandemowcy jak Beck, Kotliński, Kieszkowski. Oni też jeździli na tandemach Cinelli. To już jest w ogóle uber rarytas taki tandem. Dzisiaj tandemy kojarzą się ze sportem niepełnosprawnym. A do niedawna na tandemach ścigali się również pełnosprawne pary zawodników i taki tandem był piekielnie szybki. Tak, tandemy były piekielnie szybkie. Mój przyjaciel nieraz wspomina historię, kiedy Kotliński przestrzelił zakręt i wypadli z wirażu we dwóch przy jakichś tam 80 na godzinę. To był pocisk, to był po prostu rower pocisk. Ale nie o tandemach, a o stali przyszliśmy tutaj rozmawiać. Kamil, dlaczego warto kochać stalowe rowery? Stalowe rowery są ponadczasowe. Rowery stalowe buduje się od setek lat
i nadal stal jest w formie. Stal przede wszystkim jest niezniszczalnym materiałem. Jeżeli pojedziesz na wyprawę na koniec świata i ta rama gdzieś ci pęknie, na 80% w najbliższej wiosce znajdziesz kogoś, kto ci tą ramę pospawa i dojedziesz na niej do celu. Stal to jest podstawa, stal ma duszę, stalowe rowery pięknie brzmią, pięknie się starzeją, ta patyna, ten nalot rdzawy, którym one się pokrywają, to, że możemy je naprawić, no... Ten rower naprawdę był w strasznie ciężkim stanie, a dzięki ręce ramiarza zostały pewne rzeczy wyprowadzone, polutowane. Tak naprawdę, jeżeli byśmy się uparli, możemy tą ramę rozebrać na części pierwsze i poskładać ją na nowo, zabezpieczając, nie wiem, wewnątrz rurki, jeżeli będą zardzewiałe, wszystko możemy tutaj wyczyścić. No to jest coś ponadczasowego. Ramy dzisiejsze, chciałbym się mylić, ale raczej nie wytrzymają tylu lat. To jest rower z 1968 roku, w pięknym stanie, ale w naszej kolekcji są również rowery z lat 40., z końca lat 40., w oryginalnym stanie zachowane. Ile rowerów jest w kolekcji Velo Classic Polar? Słuchaj, jeżeli umiałbym do tylu liczyć, to bym ci powiedział, ale tak na poważnie, wydaje mi się, że to jest w okolicach 70 rowerów z ery... Najstarszy rower nasz jest z 49 roku, to jest Bałtyk, czyli pierwszy powojenny rower w wyścigu pokoju. Najmłodsze rowery skupiamy się na tej złotej erze kolarstwa, czyli to jest mniej więcej jakiś tam 89 rok i zamykamy tutaj ten temat. 70 rowerów od 49 do 89 roku. Velo Classic Poland to jest Kamil Błachny i kto? Velo Classic Poland to jest stowarzyszenie. Stowarzyszenie Velo Classic Poland tworzymy Muzeum Kolarstwa. Ja tak naprawdę jestem współwłaścicielem tego wszystkiego. Jest nas czwórka, jestem to ja, jestem tutaj mechanikiem. Jest Artur Hart, jest Paweł Sapiecha i jest Ada Saniewska, która jest naszym fotografem również. A który z rowerów Velo Classic Poland jest najbardziej unikatowy? Który z waszej kolekcji jest najdroższy? Wiesz co, jeżeli chodzi o cenę i wartość tych rowerów, to one są bezcenne, ponieważ taki rower na aukcjach zagranicznych może osiągać pięciocyfrowe sumy rzędu 50 tysięcy, mniej więcej. Ale ten rower... Albo można go znaleźć w Polsce na śmietniku. Można go znaleźć w Polsce na śmietniku i on dlatego wtedy jest unikatowy i bezcenny, ponieważ wiąże się z nim jakaś historia. Jeżeli rower nie ma historii, no to jego wartość możemy wyznaczyć tylko i wyłącznie poprzez aukcję na eBayu. Dla nas każdy rower ma swoją historię, ponieważ od tego, kto na nim jeździł, co się działo z tym rowerem, jakie były na nim zdobyte triumfy, po to, w jakich okolicznościach my weszliśmy w posiadanie tego roweru, to tak naprawdę każdy z tych sprzętów jest dla nas unikatowy i bezcenny. Niektóre rowery zostały nam przekazane przez rodziny byłych legend kolarstwa. Z pierwszych rąk kolarza dostaliśmy rower. Za niektóre rowery trzeba było bardzo ciężko zapłacić, ale nigdy w życiu nie przyszło nam do głowy, żeby przeliczać je na gotówkę. Pomieszczenie, w którym jesteśmy teraz, nie jest zbyt duże, ale jest tutaj trochę więcej rowerów niż ten, o którym rozmawiamy. Który z nich jest rowerem, który najbardziej skrada twoje serce? No mamy tutaj najwyższe modele Treka, mamy tutaj Canyona, mamy Specialized, Cinelli i Rondo, czyli Gravel, który mógłby być również szosówką. A który z rowerów jest twoim ulubionym? Wiesz co, z rowerów, które się tutaj znajdują, a to na pewno moim ulubionym jest tamten rower. Richtarski, 85 rok, Mistrzostwa Świata w Dassano del Grappa, srebrny medal w jeździe drużynowej na czas. To jest jedna z czterech ram, które brały udział i zdobyły ten medal. To jest rama stalowa na rurach Columbusa SL, które Leszek Richtarski ręcznie profilował w te łezki. Jak się ręcznie profiluje taką rurę? Nie wiem, stary, ale później były rury Columbus R, które miały właśnie przekrój
kropli, ale zanim one weszły do użytku, Lechu podpatrzył prawdopodobnie u Niemców takie ramy i ręcznie młotkiem czy wimadle profilował rurki. Każda rama miała unikalną sztycę. Tą sztycę dorabiał nam Lechu, bo tej ramy, tej sztycy brakowało. Każda rama miała inny kształt tej podsiodłówki i sztyce były dorabiane na wymiar. Poczekaj, czy Lech Rychtarski, człowiek, który zbudował tą ramę, to jest ten sam Lech Rychtarski, który robi ramy do dzisiaj? Tak, to jest nadal ta sama firma. Rower, który wygląda prawie jak Cinelli Laser. Tak. Ile takich rowerów jest w Polsce? Ile się ostało, może o to zapytajmy, bo kilka rowerów na pewno wyjechało gdzieś na zachód, zostało sprzedanych. W Polsce może być, nie wiem, ze 4 sztuki, tak. 3 rowery na pewno są, o których wiem, w rękach jakichś kolekcjonerów, ale nie są to rowery z czwórki z Bassana del Grappa. Srebrny medal. Chłopaki o błysk szprychy przegrali z reprezentacją Włoch, która jechała, zgadnij na czym. Na Cinelli Laserach. Na Cinelli Laserach, czyli na tej samej ramie, którą widzieliśmy u Joachima w cechu? No, ramę, którą widzieliśmy u Joachima w cechu, no to tak, jest reedycja i generalnie jest to rama zrobiona na cześć tych legendarnych laserów, które święciły triumfy nie tylko w mistrzostwach. Stary, ale to jest rower, który... Ja wprawdzie na takim się nigdy nie ścigałem, ale jak wspominam sobie te czasy kolarstwa torowego, to myśli się właśnie o takich rowerach. I dzisiaj wszystkie rowery są bardzo podobne do siebie. Zunifikowane koła, zunifikowane kierownice, większość elementów musi mieć oznaczenie zatwierdzonego przez UCI, a tutaj nagle Lech Rychtarski wymyślił, że no wzorem trochę włoskich kolegów przykręci kierownicę bezpośrednio do przedniego widelca, do miejsca, w którym normalnie mocowana jest szczęka hamulcowa i wygląda to wow, naprawdę dobrze. Tak, jest to totalnie niecodzienna konstrukcja. UCI niestety później ukróciło takie występki i wprowadzili sztywne reguły. To jest właśnie to oldschoolowe poszukiwanie aerodynamiki i obniżanie tej pozycji maksymalnie. Jeżeli zobaczymy, jest takie kultowe zdjęcie kadry Związku Radzieckiego, którzy stoją na starcie do czasówki na Cinelli Laserach, oni wyglądają jakby całowali przednie koło. I diabelski dysk. To jest dysk sowieckiej produkcji firmy Fluidisk. To jest dysk wykonany z klejonego, prasowanego kewlaru. Legenda głosi, że to jest taki sam materiał, z jakiego są zrobione skrzydła wahadłowca Sojuz. Piasty są w ogóle tytanowe. To był top na tamte czasy. Słuchaj, te dyski nie są mi obce, bo Ellsworth, o którym tobie mówiłem i o którym mówiłem naszym widzom w pierwszym i w drugim, i pewnie nawet w trzecim odcinku, rower, na którym startowałem, kiedy byłem juniorem, miał właśnie takie dyski i takie dyski w Polsce były niegdyś bardzo popularne. Jeżeli pójdziesz na jakieś, nie wiem, mistrzostwa szkółek, kolarskich juniorów, to spotkasz na pewno jeszcze w boksach takie dyski. Dobra, muszę wam to pokazać, bo czekam, ale diabelski dysk, czyli 666, on w rzeczywistości to nie jest 666, ale posłuchajcie, jak to brzmi. To jest puste w środku i ma to fakturę takiego... No, takiej sklejki drewnianej. Kiedyś się w ogóle mówiło, że to jest drewniany dysk, ale posłuchajcie. I teraz wyobraźcie sobie, no dzisiaj jeździmy po gładkim torze w Pruszkowie, ale kiedy ja jeździłem na tym torze, ścigaliśmy się w Łodzi, we Wrocławiu albo w Szczecinie i te płyty betonowe, z których są zbudowane te tory, są łączone, wiesz, w jakiś sposób. Często tam wystaje jakaś trawa, one są strasznie nierówne. Kiedy jechałem, to dźwięk, który wydawał ten rower, był taki. Plus huk powietrza, który obijał się o te koła. No to było coś niezwykłego i dzisiaj kolarstwo torowe nie ma tego czaru, ale tutaj mam takie miejsca jak Velo Classic Poland. Gdzie możemy wrócić do dawnych czasów kolarstwa i zobaczyć, jak kiedyś budowało się prawdziwe rowery. Krzysiu, a może byś przejechał się po torze w Pruszkowie na takim rychtarze? Serio? Dałbyś mi rychtara? Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć, jak te stare sprzęty śmigają po deskach w Pruszkowie.